Witajcie rodacy, dziś mam dla was konstrukcję modułową od Sharkuna. Zobaczcie i posłuchacie recenzji na temat myszki Shark Zone H50. Mycha do mnie przyszła w dobrze zabezpieczonej paczce na czas transportu, a same pudełko, jak przyzwyczaił nas producent, jest matowe z żółtymi charakterystycznymi wstawkami. Z opakowania możemy się dowiedzieć o wszystkich informacjach technicznych, które są też na stronie producenta, a link jest w opisie filmu. Miłym również akcentem, jak zawsze, są otwierane na magnes drzwiczki, przez które widać mychę. W środku zaś znajdziemy zawieszkę na drzwi, która informuje, by nie przeszkadzać, sterowniki na płytce mini CD, pokrowiec wraz ze ściągaczem na górze, który na pewno się przyda, jeżeli zabieramy często mychę w podróże. W pudełku są również dwa dodatkowe panele boczne, jak i mini śrubokręt, dzięki któremu możemy dostosować i zmienić właśnie ten parametr. A jakie są pierwsze wrażenia po wyjęciu? Otóż urządzenie sprawia wrażenie solidnego i dobrze wykonanego z wysokiej klasy materiałów. Składa się z trzech głównych elementów: plastikowego grzbietu razem z przyciskami głównymi oraz dwóch niezależnie montowanych boków, gdzie tylko na lewej stronie znajdują się dwa dodatkowe przyciski. Spód wykonano z aluminium i warto tutaj zwrócić uwagę na to, iż całość jest spasowana ze sobą bardzo dobrze. Rzuca również się w oczy waga urządzenia, jest ona bowiem trochę cięższa od większości myszek z racji wykorzystania właśnie aluminiowej ramy. Jak już mówimy o spodzie, to warto zaznaczyć, że znajduje się na nim 5 mniejszych ślizgaczy, jak i 4 śrubki, które trzeba odkręcić, by zmienić boki. Te oczywiście zrobione są z bardzo sztywnego plastiku, więc na pewno wam się nie połamią. Góra, będąca jednocześnie tyłem i przyciskami głównymi, jest zbudowana z plastiku i naniesiono tam ciekawą matową grafikę. Natomiast jeżeli chodzi o przewód, to ten oczywiście znajduje się w oplocie wraz z pozłacanym wtykiem USB. Nie jest zbyt sztywny, ale widzieliście już w niektórych poprzednich recenzjach miększe. Sharkun w przyciskach głównych wykorzystał przełączniki Omron. Te cechują się dość dużym skokiem, no ale żeby zadziałały, nie trzeba ich wciskać zbyt głęboko. Dodatkowo zauważyłem, że moment aktywacji jest bardzo dobrze wyczuwalny, dzięki czemu bardzo łatwo w krótkim czasie na przykład ponownie nacisnąć spust broni w diglu. Natomiast guziki boczne, pomimo że są dość małe, zostały na tyle dobrze umieszczone i wyprofilowane, że wciskanie ich nie stanowi problemu. Dobre słowo powiem też o rolce, która ma świetny wyczuwalny punkt aktywacji podczas kręcenia i jest niesłyszalna, gdy jej używamy, co dla mnie jest sporym plusem. Nad nią oczywiście znajdują się dwa dodatkowe przyciski, standardowo służące do zmiany DPI w sensorze laserowym Avago ADNS 9800, który na dzień dzisiejszy uznawany jest za naprawdę przyzwoitą broń w myszkach, a i może działać z czułością maksymalnie 8200 DPI. No i w końcu doszliśmy do najciekawszego bajeru w tej modułowej myszce. Otóż gdy odkręcimy dwie śrubki, możemy zaaplikować zupełnie nowy bok. No i będąc szczerym, trochę zawiodłem się na tej funkcji, bo różnica nie jest duża. Zresztą sami widzicie, panele te od siebie różnią się tak naprawdę jedynie wielkością. Myślałem tutaj bardziej, że Sharkun pójdzie w stronę konkurenta Rockcata Kiro, którego wcześniej recenzowaliśmy. No ale jednak bądź co bądź, bardzo miło, że producent dał nam w ogóle jakąkolwiek możliwość kustomizacji, no i dostosowania do większej dłoni. Opisywać oprogramowania od Sharkuna dokładnie nie będę, bo już to parę razy robiłem. Tutaj dużo się nie zmieniło i w dalszym ciągu mamy dostępne opcje makr i przypisywania funkcji do każdego przycisku w myszce. Zmiana pulling rate'u, szybkości dwukliku czy rolki jest również możliwa, czyli ogólnie nie mamy ponownie tutaj zastrzeżeń, wszystko działa szybko, intuicyjnie i bez problemu. Dodatkowo, jak widzicie, używam podkładki tej samej firmy o oznaczeniu Fireground i tutaj złego słowa o niej powiedzieć nie mogę. Co więcej, podkładka ta wydaje się wyjątkowo uniwersalna, zapewnia dobry poślizg, ale i dobrą kontrolę. Bardzo dobrze trzyma się blatu biurka, a dzięki wysokiej jakości oprzyciu powinna być też trwała. Co najważniejsze, oprzycie te nie jest wcale dokuczliwe podczas gry, a wydrukowane elementy są w wysokiej jakości. Zaletą jest również coś, czego wcześniej nie widziałem, bowiem po lewej stronie, czyli tam gdzie trzymamy klawiaturę, mamy wypukłe gumki, które mają za zadanie powstrzymywanie klawiatury przed poruszeniem. Ciekawostką i kolejnym plusem jest cena, bowiem za tą podkładkę XXL musicie zapłacić 90 zł, co jest jedną z najatrakcyjniejszych cen na rynku, a otrzymacie przecież naprawdę dobry produkt.
Reasumując, myszka Shark Zone H50 trochę mnie zawiodła pod względem kustomizacji, ponieważ osobiście większej różnicy nie widzę po zmianie boków. Na szczęście Gryzoń broni się bardzo dobrymi materiałami, które zostały użyte do jej stworzenia, jak na przykład aluminiowa rama. Dodatkowo sensor w grach działa nienagannie i CS czy Battlefield to dla niego nie problem. Miłym również akcentem są gratisy, które otrzymujemy w opakowaniu, a i złego słowa powiedzieć nie można o oprogramowaniu. Do samej myszki polecić mogę jeszcze podkładkę XXL Fireground, która nie tylko będzie zapewniała dobry poślizg, ale i dzięki gumowym kropkom po lewej stronie zapewni jeszcze lepszy przeciwpoślizgowy parametr dla naszej klawiatury. No i cóż, muszę jeszcze wam powiedzieć, że powoli w moich oczach marka Sharkoon zyskuje, bo robi zarówno produkty naprawdę dobrej jakości, a przy tym ma agresywną politykę cenową. I tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.